Cześć, witam Was moje drogie fany w kolejnym odcinku na moim kanale. LEGO uruchomiło taką swoją serię podmorską, ale czy znów jest tak, że to LEGO jest najlepsze w seriach podmorskich? Ostatnimi czasy coraz częściej przekonuję się, że Chińczycy też mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, tak chociażby było w przypadku Monkey Kid, kiedy oni jednak byli pierwsi. A dzisiaj mówimy sobie, no właśnie, jak wygląda podwodny świat według Chińczyków. Zapraszam. Moi drodzy, wybaczcie mi, ja sobie włożę okularki, rzadko macie mi okazję widzieć w okularkach, ale dzisiaj mnie będziecie widzieć. W ogóle nie wiem, dlaczego wcześniej też nigdy nie robiłem właśnie w ten sposób tych przeglądów, tylko zawsze jednak gadałem sobie do mikrofonu i nagrywałem sam ekran. Zawsze mogłem się jakoś nagrywać, prawda? Nie wiem, czego tak wcześniej robiłem. Moi drodzy, dobra, jednak nie traćmy czasu, skupmy się na tym. Tak jak mówiłem, LEGO miało kilka zestawów, ja już recenzję dwóch u siebie miałem, więc jeżeli nie widzieliście tych LEGOsów, obejście koniecznie, byście wiedzieli, z czym sobie mniej więcej porównujemy. No i wpisując już Submarine Bricks, tutaj Underwater Bricks, moi drodzy, wychodzi mniej więcej to samo. Underwater Bricks sobie weźmiemy, czy wyjdzie to samo? Pewnie nie, wyszło jeszcze gorzej, dobra, więc olejmy. Ale pojawiło się jakieś ciekawe dupo, którego wcześniej nie było. Nie, w sumie pojawiło się kilka ciekawych rzeczy. O, tego wcześniej nie było, spójrzcie, jakie słodziaki. Ej, naprawdę fajnie to wygląda. I nie pachnie to w ogóle duplosem, bo tu ma raczej zwykłego studa u spodu. No wow, co to człowiek znasz? Mój drodzy, jednak nie po to was tutaj przyprowadziłem. Skupmy się na tym, na co to przyszliśmy, czyli podwodne klocki od Chińczyków. A no i w ogóle co mi rozwaliło łeb, pierwsze co jak klikamy, nie to, czyli może nie pierwsze co, ale jeden z pierwszych opcji jest Titanic, po prostu. Tak, ja rozumiem, że to jest podwodne, tak? Nie, to im wyszło świetnie, naprawdę. Ja rozumiem, że to jest jednak podwodna seria. Ale no przecież Titanic jest w ogóle moim marzeniem z klocków, więc cały czas w tej fazie marzeń jest. Moi drodzy, natomiast idziemy sobie dalej. Dalej trafiamy na jakże dobre Enlightiny, które cały czas czekają na recenzję i ona lada chwila będzie. W jakże ciekawej wersji, bardzo przypominającej mi chociażby właśnie serię Aquazone, która wychodziła w latach 90. z LEGO. I naprawdę, jeżeli Enlightiny mają tą dobrą jakość i są tym mesjaszem klocków, to co tu widzimy, znaczy, w sensie, żeby nie było, o, ja tu mam monitor. Ja tu mam monitor, o, bo to tak mogę dziwnie wyglądać do kamery, nie? Taki pół live nam w ogóle wychodzi. Jeżeli mamy dobrą jakość, naprawdę może być tutaj, moi drodzy, dobrze i ciekawie. Jeżeli pojedziemy dalej, widzimy, no właśnie, ta firma, nie Anastor, tylko ta firma tutaj, te z tymi dziwnymi znaczkami, jest to firma, która prawdopodobnie jest spadkobiercą Enlightinów. Spotykamy się tutaj również, spójrzcie, z jak ciekawym setem, jednakże jakże tanim setem, bo jednak 56 zł bez 10 groszy za 3 całkiem ciekawie prezentujące się tu, widzicie, fiksy. Pojazd również niczego sobie, to może być naprawdę świetna okazja. Do tego setu jeszcze raz sobie później wrócimy, zaraz, moi drodzy. Natomiast oczywiście nie brakuje również stricte podróbek LEGO, wszak ten zestaw, który widzicie tu, jest stricte podróbką z kreatora. Również chciałbym wam to pokazać. Natomiast nie dlatego się tu gdzieś spotykamy, ponieważ prawda jest taka, że no nie chcemy kupować podróbek, chcemy znaleźć coś lepszego od LEGO. 10 krabów za 16 zł. Okej, okay, może być to taki luźny przerywnik. Natomiast, o, to jest zestaw, do którego chciałem wrócić. Czy ktoś mnie w stanie wytłumaczyć, czemu tu jest cenzura? Co robią te figurki, że im musieli dać cenzurę, prawda? No bo co tam się musi dziać, to ja nie wiem. Nie ma cenzurki, jest cenzurka i w ogóle no tu te postacie w ogóle z przodu zostały też wycięte. Chyba, że to są w ogóle, że bez figurek to kupujesz, ale ktoś nie potrafił nie ma zdjęcia bez figurek, nie wiem. Natomiast faktem to jest tak czy siak drożej, więc kupować bez figurek, a drożej? Trzeba mieć tu. Tak, trzeba mieć tu, żeby w ogóle podróbki często kupować. Ale potem ten kanał byśmy znaleźli fajniejszą podróbkę. Jeżeli poszukamy sobie dalej, widzimy również inne ciekawe zestawy, tak jak 180 zł, co nie jest tanim klocuchem, ale mam takie śmieszne postacie w ogóle. Z jakiej są bajki, to ja nie wiem, Octopod, okej. Okay. Kotki, jakieś piratki, dziwne stworki, jakieś baza z krabem, coś takiego. Ale spójrzcie, to wam dla właśnie też dałem głównie to, bo ten zestaw tak średnio kręci, on dla pokazania tylko, co może być w świecie podwodnym się dziać. A tutaj mamy, moi drodzy, ten sam zestaw ciut w innej wersji jednak, bo no rzynka, no inspiracja jest ewidentna. Natomiast tu jest znacznie ciekawsze, ten zestaw to jest jakiś DJ Świnia, czy coś takiego chyba, jeżeli dobrze widzę. Oczywiście tu tych zestawów jest też więcej, mam tu zestawik za 32 zł, spójrzcie. No i to
w Lego by to zrobiło coś w klimatach Chima podwodna, no bo to takie teraz stworki chimowate. Tych stworków jest naprawdę całkiem dużo. 32 zł w ogóle. Co to jest za klocek? Czy on w ogóle jest z jakiejś firmy? Tu w ogóle pod wodą, ale bez szyby. Tutaj batyskaw. O, przypominający żabnicę. Ej, to jest naprawdę spoko. To jest 66 zł, naprawdę spoko. Tylko drogo, jakby było tańsze, byłoby lepiej. 66 tu dalej gąsienica podwodna przepuszczalnie. Dalej stówka. No, trochę toporny ten rekin, ale ładny, ale ładny. Poczekaj, że jedziemy sobie dalej, to patrzymy. O, to jest ciekawy kotek podwodny. Kotki nie pływają, znaczy wiem, pływają pod wodą. Czasem tam na wodzie, ale nie o to chodzi tutaj. Też dziwny pojazd. No i moi drodzy, główna baza 205 zł. Ciut drogo, ale sami przyznacie, że całkiem ciekawie. A do ciekawie wrócimy sobie później. Dalej mamy jeszcze więcej podróbek legowych, tu w przypadku Friends. A dalej, i tu dochodzimy do czegoś ciekawego. Oczywiście w Kobi mamy pewne rozwiązania wojenne i tak dalej, ale różnie też z tym bywa. A tu patrzcie, mamy łodzie podwójne, podwójne, bo dwa te zobaczyłem. Podwodne, gdzie już spójrzcie, od 31 zł nam się zaczynają ceny. Co prawda to są jakieś takie owsiki podwodne, cieniutkie, malutkie, ale też spoko, ale mamy za 55 większe, 209 spójrzcie, tak otwierane. I to już naprawdę może być dobre, gdyby to było tańsze, bo jednak wydawać, wiecie, 200 zł, by się przekonać, że klot jest słaby, to też słabo, tak? Więc uważam, że tutaj mogłoby być ciutkę lepiej. 67, okej. Okay. W temacie łodzi podwodnych, więc jak widzicie, nie samymi zwierzątkami, śmiesznymi zestawami musimy żyć, możemy się również wesprzeć czymś takim i też jest okej. Okay. Jedziemy sobie, moi drodzy, dalej. No właśnie, ban... Nie, to jeszcze nie ban... Nie, to jest ban bao? Jeszcze nie ban bao, a to powinno być ban bao już. Dlaczego tak mówię, to powinno być ban bao? Bo to było ban... A jest ban bao, jest ban bao, jest u góry ban bao. A ja se pukam w ekran, nie widzicie jak pukam. Ban bao official store. Ban bao mnie na kanale również było. I udowodnili, że jakość mają całkiem spoko. Klocka. Z pomysłami było trochę gorzej. I jakby tu tym zestawem się też trochę potwierdza. No bo to śmigło... Tak duża koparka. Takie duże te elementy. Natomiast spójrzcie chociażby na samego tego gloma. Świetny. Czy spójrzcie chociażby na te tutaj, o tutaj te gloniki, naprawdę zrobiono to ładnie i z pomysłem. A z pomysłem jakiego na przykład Lego nie miało w tej swojej serii. A, natomiast tu mnie trochę też dziwi ta ich duża głowa bambałów, no oni są specyficzni, obejrzyjcie moją recenzję, jeżeli chcecie zobaczyć coś z bambałami. A, natomiast fajnie są też takie batyskafy klockowe, 79,99, nie jest najtaniej. Natomiast dalej, 115 nie jest najtaniej, ale tutaj również mamy kilka ciekawych rozwiązań. Tu już jest jakaś bitwa podwodna, czyli stricte jak w Aquazonach. Tu ktoś od góry, od dołu, bitwa o skarb. Całkiem śmieszna ryba młot. Śmieszna, w sensie fajna, ale dziwna. To już nic, moi drodzy. Dalej, no właśnie, tu, dobra, tu jest ta żabnica z tym w zestawie za 84, czyli patrzcie, jak oni śmiesznie w ogóle tymi zestawami maksują. Na różnych aukcjach różne ceny, tu teraz mam jakieś miksy, bo te dwa zestawy były przedtem osobno i chyba byłoby taniej, albo bardzo podobnie, tam było 66, nie, tu jest taniej jednak, dobra, tu jest taniej. Wygląda to ciekawie, całkiem no, kotek piratek, naprawdę całkiem ciekawie. Również to, ale to tylko tak na szybko, ponieważ tu głównie mam duży statek nawodny, to jest, mówię, znów przypuszczalnie, no właśnie, to jest ta firma, a czekajcie, to teraz też będzie. Dobra, to już później nie będzie. To jest ta seria po Enlightenach i spójrzcie, jaki ciekawy podwodno-gąsienicowy tutaj pojazd możemy dostać z rybą młotem. Myślę, że któremuś z tych zestawów z Enlightenów na pewno się podwodnych przyjrzę. Nie, czy nie, czy podwodnych, ale myślę, że tak, żeby sobie porównać, bo spójrzcie tu dalej, mamy te ciekawe ryby, no N19, wy to naprawdę możecie zagrozić Legoskom, naprawdę możecie, spójrzcie, tutaj koparka podwodna, to naprawdę, moi drodzy, dobrze wygląda, to naprawdę dobrze wygląda, żeby się taką jakość miało, a będzie naprawdę super. A tutaj spójrzcie, kolejny pojazd, ciekawy, podwodny. Te buźki w ogóle robią naprawdę świetną robotę, jak dla mnie. Dalej, co mamy jeszcze? O, jest ta duża łódź, którą przerabialiśmy na początku dla potwierdzenia, że to N19. I tu bez cenzury. I w ogóle spójrzcie, tutaj taki prawie romantyczny, jak w Titaniku, jak utoniesz, to można dwójkami pływać, wiercić, nawiercać. No naprawdę wygląda to, zapisać się interesująco i przede wszystkim z pomysłem. Tutaj mówię, niby na wodzie można pływać, ale i podwodne batyskafy, ryby, tutaj płaszki są, więc jest to też jak najbardziej temat podwodny. A patrząc na to, że pan jakiś jest, napisał, no era el arcolito, to chyba dobrze, nie?
Moi drodzy, Godzilla, tak jest, wychodzi z wody, więc rzuciłem ją tutaj. 42 zł, co kosztuje 42 zł, bo nie Godzilla. Ten pterodaktyl, tak? Pterodaktyl, jak on w ogóle wygląda? Ładuj się, działa internet, co jest, nie ładuje się. No Godzilla kosztuje, jest, taki... 460 klocków jest. 81 kosztuje Godzilla, moi drodzy. Również tutaj mamy taką łódź podwodną, która zgarnęła aż 5 gwiazdek i ma 100%, więc ta łódź podwodna prezentuje się oto tak, tak pokrótce. Tu niżej prezentacja. O, brońki! Słuchaj, tylko odcinek o brońkach, może też kiedyś zrobimy. Mamy również tu, o, to są, wiecie, to są te takie maciupeńkie klocki, beznadziejne. Pokazuję je tylko tak bardziej pro forma, bo ja ich już raczej prędko nie kupię w życiu, to są straszne. Żebyście wiedzieli, że to jest z tej bajki tutaj taka też łódź podwodna, taka opcja. Dalej, no to już byliśmy, więc tego już nie będziemy, moi drodzy, omawiać, bo to jest to, co już było. Aczkolwiek, tu, o, tu mamy inne kadry tych Enlightenów. Nie, naprawdę, moi drodzy, jak ja na to patrzę, to... To się naprawdę, naprawdę prezentuje. Niech to jeszcze ma jakość. Niech to jeszcze ma jakość. Nie mówię, że nie ma, bo nie testowałem jeszcze. Wszystko przede mną. Enlightiny to już przede mną. No i moi drodzy, na deser rzuciłem takie Angry Birdsy. Spójrzcie, jakie ciekawe zestawy tu z Angry Birdsów. Jeżeli macie wątpliwość, co się dzieje pod wodą, to... no dobra, to jeszcze na wodzie. 10. O, jest świnia pod wodą. No i moi drodzy, tak mniej więcej szybki przegląd chciałem zrobić, a nie chodziło tu o pokazanie, znaczy chodziło też oczywiście o pokazanie konkretnych zestawów, chodziło mi jednak pokazanie troszkę czegoś innego, mianowicie Lego, jak dla mnie wydało spoko tą serię podwodną, ona oczywiście jest fajna i różni się w stosunku do tego, co ostatnimi czasy wydawało Lego. Natomiast mam wrażenie, że cały czas ta seria jest taka bezpieczna trochę, mało tu jakiegoś wariactwa, zaszalenia, jak było w Aquazonie chociażby, czy w Alpha Teamie, czy w innych seriach Lego podwodnych, których nie było zbyt dużo, ale Atlantic był jeszcze przecież Atlantis. A natomiast tutaj patrzcie, Chińczyki cały czas szaleją, że szukacie, więc naprawdę fajnego wariactwa. Myślę, że u nich możemy to znaleźć. I to miał na jakby celu pokazanie ten odcinek, że tutaj możemy dużo, moi drodzy, znaleźć. No spójrzcie. I to w fajnych cenach nawet. Trzeba się temu naprawdę kiedyś przyjrzeć. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Pamiętajcie, nie samymi Legosami żyje, można żyć, tak? Ja się coraz częściej o tym przekonuję i jestem aż w szoku. A kto wie, może jakiś całkowicie zmienimy content z Lego, żeby Enlighteny się wydawały i wyglądały tak dobrze i były dobrym klocem, to naprawdę serio, u mnie Lego byłoby zagrożone. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to kliknijcie. O rany, nagrywam komórką, nie będzie teraz, będzie przycisk subskrypcji, ale mam nadzieję, że wy go odnajdziecie bez problemu i klikniecie. Dzięki, że byliście, widzimy się wkrótce już w kolejnych recenzjach, filmikach, vlogach i wszystkim. Aby to mieć pewność, że obejrzycie, kliknijcie dzwonek wraz z subskrypcją, albo klikajcie, co chcecie, byleby to był dzwonek. Bye!